Cześć, witam Was w poniedziałek przy okazji kolejnego odcinka na moim kanale. W końcu dotarło do nas jako takie lato. Trochę wieje, temperatury nie ma, no ale przynajmniej jest ładnie. I tyle. Przejdźmy od razu do rzeczy, bo czas goni. Za moment będę jechał po drewno i nowy nabytek, więc pół dnia spędzę na ujeżdżaniu tutaj z powrotem. Na stodoła, wiecie, stoi i czeka. Dobra, więc tak, tutaj bobajty jak były, tak są. Test na otrzymanie młodych od dwóch facetów. Jak dalej szwankuje, jajek nie ma, chyba jednak faceci dzieci mieć nie mogą. Tutaj w klatce z Chińczykami sytuacja dynamiczna, jak był Chińczyków. Tutaj biała parka przystopowała, od kilku dni znowu nie ma jajek, ale to spoko, za parę dni zaczną się pojawiać. No i tutaj jest jak było, klatka dolna pusta. Tutaj również klatka dolna pusta. Młode bobajty sobie żyją, biegają, w miarę się dogadują. Jakichś większych wojen nie zauważyłem. Białe jumbo jety. Angielska biała jumbo. I tak będziemy je nazywać. Tutaj nasze feniksy, mandżury. Też jumbo jety, trochę roztrzepane. No, mam tutaj chyba 3 albo 4 koguty i chyba 10 kur. No i celadonki. U celadonków niedługo zaczniemy robić porządek, to znaczy wszystkie, które nie są małe jajeczka i jajka niespełniające jakichś tam innych moich widzimisię, wyjadą. Tutaj przychodzą Chińczyki ze stodoły. I z Chińczykami będzie inaczej, one na siatkę się nie nadają, a przynajmniej w tak młodym wieku. A tutaj mamy mieszankę faraonów, a tu Ibi, tibetany swi, zety swi i zwykłe, tak się prezentują. Tak jak wiecie, tutaj te dwie klatki są już puste i ta niestety też. Wczoraj padły oba, tak więc została z nami tylko baranka. Mam nadzieję, że jej już nic nie będzie, bo jest dorosła i lepiej to przejdzie. Myślę, że króliki zachorowały na pomór, czyli chorobę krwotoczną. Objawów jako takich widocznych mimo wszystko nie ma. Nie było widocznych krwotoków i tak dalej, ale tutaj nic innego mi nie pasuje. Nie ma objawów myksomatozy ani nic takiego. Króliki po prostu padają latem z dnia na dzień i szczur musiał to po prostu przynieść. Raz jednego roku coś takiego miałem w Polsce. I kwestia była taka, że dorosłe, duże króliki zostawały, a zdychało wszystko, co młode. Więc mam nadzieję, że baranka jakoś to przejdzie. Odczekam tydzień, może dwa. Poświęcę się, zaszczepię ją. Ta szczepionka jest droga. Jest między 40 a 60 funtów za sztukę. I ciężko mi to przechodzi przez gardło, no ale chuj, będzie trzeba się poświęcić. I tyle. Miałem 17 królików, w pewnym momencie został jeden, no i żeby chociaż ten jeden przetrwał. Więc tak to wygląda, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, jest jak jest i ciśniemy dalej. Kawałek zamówienia gotowy do wysyłki. Jedno dobre, że chociaż jajko lęgowe idzie
jako tako. No ale jeszcze potrzebuję więcej jajek na kolejne dwa kartony. No i mamy naszych 6 rozbójników, 6 papużek. Te zostały, żyją, mają się dobrze, hałasują. I tyle. Poszukamy im jakiegoś towarzystwa, żeby sobie je tutaj jakoś przemieszać. No i zbudujemy jakąś tam trochę większą grupę tych falek, tak żeby cieszyły oko. No i tak wygląda tutaj sytuacja teraz z moimi karzełkami wszelkiej maści. Dzisiaj jedziemy przechachmęcić tamtego czubatka siwego. Zostawiam sobie czarnego, bo jest większy. I co? No i fajnie. I pokażę wam później, za co on idzie. To będzie wymiana. I tyle. No i tak one się tutaj rozwijają. Ktoś mi kiedyś pisał, że mają mało miejsca. To jest prawie 4 metry. A docelowo będzie kogut i 2-3 kury na koniec. Bo no nie będę ich trzymał przecież wszystkich tak wymieszanych. Muszę sobie tutaj dosztukować trochę kur, tak żeby mi pasowało pod grupy takie do rozrodu. I spoko, fajnie. Jeszcze wam pokażę tylko przepiórki i spadam. Muszę jechać po drewno i za 2 godziny spotkać się właśnie tutaj z kobieciną, co chce zrobić deala. No, tutaj mamy młode bobajty. Trzeba uważać, bo to skoczne kurestwo jest i będę musiał je gonić. A latać one potrafią, także wiecie. Tutaj mamy celadony. W takich oto fajnych kolorach mi to wychodziły. Miksy. I fajnie, będą bardzo zdrowe i bardzo super celadony. Wyklułem je ze swoich jajek i tylko dużych jajek. Więc mam nadzieję, że tutaj potencjał, jeżeli chodzi o wygląd jajka, taką estetykę, znacznie się poprawi niż to, co mam teraz. No i tutaj Jumbo. Faraony są od takiej znajomej Helen. I powiem wam, że naprawdę są petarda, w ogóle nie odbiegają od tych, które miałem wcześniej z Polski. I tutaj 100% wszystkiego, co jest, zostaje dla mnie, wszystkie kobuty, wszystkie kury, to wszystko zostaje, bo będzie mi potrzebne. A tu jest jeden, to jest fundacja Blue, niebieska, już wam wspominałem. Jest gdzieś Egyptian, egipski kogucik tutaj, ale wyszedł standard, jest mały. Mam tutaj trochę problem z nim, ale zobaczymy. A no, białe są moje i tutaj włoskie i mandżurskie również są moje, z moich jajek. I faraony są od Hela, więc tutaj mam kolejną linię, drugą. No, a co będzie dalej, to wam powiem wkrótce, bo coś już się stało, coś się wydarzyło, ale się za dużo nie chwalę, nie pokazuję. Potrzymam was w niepewności, to może lepiej będzie się oglądało. Dobra, ja dogram jeszcze kawałek później, jak przywiozę to, co przywiozę. I potem sobie znowu trochę pogadamy. Dobra, to przyjechałem z drewnem. Szybko muszę teraz je wyrzucić. Takie zdziebko i kolejne 100 funtów poszło jak psu w dupę. No ale coś z tego będzie. Także mój Wolverine, jakby nie patrzeć, spełnia wiele funkcji. Nie tylko tą wesołą. Tutaj w koło stodoły trochę przejrzało. Jak ktoś kojarzy shorta, którego wstawiałem jakiś tam x czas temu, to tutaj było Kongo. No ale już się z tym jako tak uporałem i jest jak jest. Także wyrzucam drewno i ładuję koguta. Dobra, kogucik zapakowany, jedziemy w trasę. Zostaje tutaj na wali, ale jakieś 30
jakieś 30 mil stąd. No i fajnie, pojedzie sobie do tam swojego nowego statka kur. Ogólnie czubatki są bardzo popularne tutaj na wyspach. To też bardzo szybko on znalazł swój nowy dom. Wczoraj został wystawiony i dzisiaj już jedzie. Także spoko. Widzimy się za jakiś czas. No już wróciliśmy z najnowszym nabytkiem. A jest to kura czubatki brodatej. Pokaż się tutaj. O, tak ona wygląda. Tak się prezentuje. Ogólnie wystawiłem koguty na sprzedaż. Pani była zainteresowana tym moim czubatkiem. Ale wczoraj jeszcze zapytałem się, czy czasami nie ma czegoś na sprzedaż lub na wymianę. No i zaproponowała mi tutaj tą kurę. Więc spoko, kura mi się przyda do mojego czarnego koguta. No i zobaczymy, jakie tutaj z tego połączenia będą wychodziły kurczaki. Tak więc tym akcentem zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Łączony z różnych akcji, może będzie ciekawy lub ciekawszy niż dotychczasowy, bo wiecie, w każdym odcinku jak gdzieś to samo, to jest niedobrze i tyle. Więc spoko, pozdrawiam was wszystkich, dziękuję za integrację z kanałem i pozdrawiam was i do następnego odcinka, cześć.